I jesteśmy znowu, teraz mamy lekkie zajście, droga szeroka, fajne skałki. Tylko że mamy, teraz idziemy po zejściu, po prostu idziemy naokoło, drogo naokoło, nie idziemy na przełaj, tak w tamtym roku. O, proszę. Fajne paprotki rosną na tych skałach. No właśnie teraz to pójdę zobaczyć. Fajne skały. O, właśnie, tu jest ten układ tych paprotek. Fajnie to wszystko, kurczę, wygląda. Trawy, porosty. No, pięknie. Pięknie. Temperaturka jest, tak jak mówiłem, nie przekracza 20 stopni teraz, więc jest fajnie, w cieniu jest, powiedzmy tak, jeszcze rzeźko. O, tutaj teraz będzie widać co ściankę skalną. Fajnie wygląda. A na Radunie, jakbyśmy chcieli iść na przełaj, to no, ciężki orzek do zgryzienia byłby. No ale po co w 5 minut? W 5 minut zejdziemy i co? I zaraz schodzić. Nogi się przemęczą, a tak sobie zrobimy wycieczkę kilka czy tam kilkanaście kilometrów. I to akurat będzie taka mała zaprawka przed dalszymi wyzwaniami. No. A tam następna droga prowadzi i ta droga, ona chyba się zejdzie z tą drogą. Tam jest chyba żółty szlak, jak się nie mylę, pod nami. O, a tutaj sobie idziemy niebieskim. Teraz jest dość łagodnie, ale te pierwsze trzy podejścia to były, no, czuć je było po prostu w mięśniach. Nie skłamię, jak powiem, że plecy mi się mokre zrobiły. Tam równo z tym drzewem? Z tym dębem? No, tutaj widzisz. To jest liść. Myślisz? Mhm. To tak wygląda. No to idź i zobacz, jak nie jesteś pewna. Ale tak mi się wydaje, że to jest liść. Leśna baba idzie. Leśna baba numer 2 idzie na łowy. Dopiero teraz, jak podejdzie się bliżej, to wie. No. Słupek kilometrowy numer 162. Tak, żeby jak się ktoś zgubi, a ma czynny telefon, nie oglądał pierdół na szlaku i ma pełną baterię, podaje taki słupek i wtedy łatwo go znaleźć, odnaleźć. No i tu się zaraz niebawem te szlaki schodzą, żółty z niebieskim. No widzę. No bo tu idzie w górę. Tam na dole, co widać. Tam w lewą stronę nie patrzę, bo tam będzie mocno pod słońce. Ostatnio jak byliśmy, to już byłem, można powiedzieć, trochę bardziej zmęczony niż dzisiaj. Dzisiaj to tak jakby no, była taka zaprawka. Tak. No ale trzeba łagodnie, bo później deportowanie. Lepiej sobie dać czas i na dzika nie ma sensu. Tak to później człowiek z sił opada i do widzenia. I potem siedzi, płacz, lament, jeszcze w... rozładowana komórka i do widzenia. I na czworakach. I na czworakach do domu, jak da radę. Na czworakach.
naszym roku. O. Żeby nie było, że kłamne. Gdzie jesteśmy? To jest rezerwat przyrody Góra Radunia. Teraz będziemy trochę szli pod słońce. Aura piękna. Nawet choćby po to, żeby sobie pospacerować. Ja już nie mówię, żeby jakieś tam kurde wyczyny odpierniczać i forsować się. To miejsce zasuwać między tymi tak. Spalinami? A zasuwanie, tak jak tu leśna baba numer 2 podpowiada, to między spalinami chodzić, to nawet ci, co chodzą te kilkarze, to nie ma sensu. Ja im nie zazdroszczę. Jeśli chodzi o kilki, to albo wczesnym rankiem, albo późnym wieczorem. I a chinka. Patrzę, i, mówię, co jest grane. I to obrzeża miast, a nie środek miasta, gdzie jest duchota. I na pewno trochę smog. O, piękna jodła. Słucham? No to nie chodzi, Boże. Las to jest jedne wielkie dobrodziejstwo. Natura nas karmi. Tak. O, pies lata. No mówię, że psiak chodzi. Ja myślałem, że to grzyb. Mówię, że pies jest, bo tam jakaś pani chodzi, to widocznie jest piesem. No sobie tu lata. O, zobaczmy, jakie fajne zbocze. Nie chciałbym się sturlać. Tak, ten. Jak on? Szur, tak? Szurek. Sturlał się. A potem wiadomo, jaki jest efekt. Dobra, kończymy nadawanie na razie.